drugiej strony, jeżeli mamy subspace communication, możemy zawracać nasze okręty w pół drogi i zwiększamy nasze command pointy ponownie. Więc możemy mieć większą armię teoretycznie i szybciej zawracać nasze jednostki. Jeżeli mamy odpowiednio dobre silniki, to jest właśnie większy problem, bo jeżeli mamy słabe silniki, jumpgate jest lepszy w obronie. A jeżeli mamy dobre silniki i tak jesteśmy w stanie pokryć tą przestrzeń, to jest dużo lepszy pomysł. Plus oczywiście, jeżeli dysponujemy specjalną zabaweczką z force fieldów, warp interdiktorem, który spowalnia wszystkie wrogie statki, to już warpgate nie jest tak naprawdę potrzebny, chyba że do sytuacji, kiedy szybko podbijamy wrogą kolonię i potem chcemy do niej szybko wysłać posiłki, nim wróg zdąży to zrobić. To jest miłe, bo wroga kolonia, którą podbijemy, od razu ma jumpgate. To zaczyna się być bardzo fajnie. Multiphase shields plus 50% maksymalnej siły tarcz. Tylko tego nie biorę, bo na tym poziomie jest dużo fajniejsze rzeczy. No i plus 50% za tak dużo zajmowanie powierzchni i tyle research pointów drogo. Fazorem zajmę się za sekundę, a teraz Phaser Rifle to jest po prostu bardzo dobry broń piechoty. Fazor. Tani, 2000 research pointów. Nawet jeżeli policzymy cały koszt, tak wychodzimy sporo na plus. Nie najlepsze damage, ale ma auto fire oraz shield piercing, czyli jak byłby wróg nie ma ciężkich tarcz, jest wyjątkowo skuteczny. Tak samo jak mieliśmy wybór pomiędzy Fusion Beamem a Mass Driverem, tak samo czeka nas wybór pomiędzy Fazorem a Ghost Cannonem. Ghost Cannon jest droższy, a jeśli policzymy koszt dojścia do niego, jest dużo droższy. Ma jednak dużo więcej obrażeń, bo 5-20 to średnio 13 obrażeń, to 18 obrażeń. Biorąc pod uwagę mechanizm działania tarcz, naprawdę jest dużo większe obrażenia. Przy tarczach piątkach to będzie 7 do 13, prawie dwukrotność obrażeń. No i też ma autofire. Ma armor piercing zamiast shield piercing. No i oczywiście ignoruje zasięg. Fazor jest słabszy, ale szybciej do niego dochodzimy i łatwiej go zminiaturyzować. Gauss jest lepszy. Ale z drugiej strony Fazor ma shield piercing, który jest fajny, ale jeżeli wróg wziął hard shields, jeżeli wróg weźmie, czyli w przyszłości hard shields do nich już dojdzie, to jest odporny na shield piercing weapons. Nie jest całkowicie odporny, ale nie działa zasada shield piercing. Jak widzicie, gra może dać teraz skomplikowana, ale w rzeczywistości dość szybko się łapie takie rzeczy instynktownie, to istnieją pewne kontry. Fazor jest dobrym wyborem. Jeżeli nie, to myślę, że Fazor Rifle, jeżeli walczymy na ziemi, jest dużo lepszym wyborem, biorąc pod uwagę, że wcześniej pewnie wzięliśmy Fusion Beam, więc mamy Laser Rifle, dając nam plus 5, więc plus 15 do walki na ziemi to jest dużo w tym momencie. No i Multiphased Shields to jest fajne, jeżeli mamy bardzo dobre tarcze. Jeżeli mamy bardzo dobre tarcze, to czemu rozwijamy fizykę w ogóle? Dlaczego nie rozwijamy Force Fieldów? Swoją drogą Mass Driver jest Force Fieldem, bo działa na polu magnetycznym, a pole magnetyczne też jest Force Fieldem. Field, pole magnetyczne. No dobrze, oczywiście wiem, że Force Field i Magnetic Field to nie jest to samo, ale tak raczej też jest to działanie różnego polach energetycznych, niekoniecznie tylko w tarczach. Plasma Physics, najlepsza broń piechoty w grze. To. Plasma Cannon, który jest genialny, bo jest enveloping z definicji. Naturally enveloping, innymi słowy, ta broń zawsze ma enveloping, nie musimy jej miniaturyzować, żeby to zrobić, czyli zawsze zadaje 4-krotność obrażeń, kiedy przebije się przez tarczę. To all four shields of the target. Powinno być ze wszystkich czterech stron wroga, bo to nie jest tak, że niszczy tarczę z każdej strony, a potem atakuje tylko z jednej. Z każdej strony atakuje. Podwajane są kary za zasięg. Bardzo, bardzo miła zabaweczka. Plasma Web jest 525 obrażeń co turę, zmniejsza się o 5 co turę. To jest super, byłaby super broń, gdyby nie to, że bitwy trwały zbyt krótko. Jeżeli nawet mamy 10 okrętów i trafimy wroga 10 plasma web, to go zniszczymy. Ale mając w tym czasie 10 plasma kanonów, byśmy go zniszczyli dużo skuteczniej, jeszcze poranili statki dookoła. Po prostu się nie opłaca. Fizyka multidimensional, czyli multiwymiarowa. Dimensional Portal pozwala nam stakować Antaran, jeżeli włączyliśmy tę opcję. Jeżeli wygramy z Antaranami, koniec gry, wygraliśmy. Jeżeli przegramy, Antaranie robią kontratak na nasz system i najpewniej go zajmą, będziemy dziesiątkowani. Jeżeli wyłączyliśmy Antaran, bądź mówiliśmy się, że tego nie robimy, to jest Disruptor Cannon. Broń, która nie ma modyfikatorów od Beam Zachybianie. Bardzo miła rzecz. Więc nawet jeżeli nie mamy żadnych, kompletnie żadnych do trafiania bonusów, tak będzie trafiała bardzo skutecznie. Nie ignoruje kary za zasięg.
Wiecie co, w sumie nie jestem teraz pewien, czy Disruptor Cannon faktycznie ignoruje kary do trafienia. Musiałbym zobaczyć. Nie jest zależny od komputera, musiałbym sprawdzić. Mając autofire i 40 obrażeń, tak naprawdę śmieje się starczy. No i na ostatnim, czyli przedostatnim poziomie mamy do wyboru Hyperspace Communication, który system działania już znamy. Możemy zmieniać kierunek lotu naszym zakrętom w hiperprzestrzeni jak chcemy. I zwiększamy command pointy o 3 za każdą Starbase. Mauler Device. Automatycznie trafia. Jest straszliwie krótkim zasięg. Bardzo duże obrażenia, bardzo dużo kosztuje research pointu, bardzo dużo miejsca zajmuje. Ekstremalnie skuteczny, jeżeli wróg jest bardzo dobry w unikach, a my nie mamy żadnego komputera. No i sensory. Super, są w stanie wykryć praktycznie wszystko, minus 70 do uników, czyli wróg generalnie nie może unikać rakiet, aczkolwiek na tym etapie gry już nikt nie używa, absolutnie nikt nie używa rakiet od dłuższego czasu. No i 3 super mocne rzeczy. Stargate, jeżeli mamy kolonię, możemy się między nimi teleportować jak chcemy, bez żadnych ograniczeń. Time Warp Facilitator. Mamy dwie tury. Pod koniec naszej tury dostajemy konieczną turę. Znaczy pod koniec tury bitewnej, jakby nie pod koniec wszystkich tur, jak już wszystkie okręty się ruszą, dostajemy dodatkową turę na każdym okręcie, gdzie to jest umieszczone. Jest ekstremalnie, zajmuje dużo miejsca, jest ekstremalnie drogi, jest wolny w produkcji, zajmuje masę miejsca, ale jeżeli to miniaturyzujemy kilkoma badaniami fizyki, to jest to super mocna broń. Znaczy jak jeżeli to robicie, to zastanawiam się, co takiego się stało w waszej wojnie, że możecie jej wygrać i musicie miniaturyzować fizykę. Na tym poziomie gry okręty są w stanie zniszczyć wszystko. Tak naprawdę obie strony wyrzynają się błyskawicznie. Kończy się po prostu wieczną wojną. No i Stellar Converter. Albo na statku, albo na planecie. 400 obrażeń z każdej strony. Ignoruje tarczę, obronę, wszystko. Jeżeli trafimy nim w planetę, ktoś widział Gwiezdne Wojny, czwartą część? Dokładnie. Bum, planeta zniszczona, zostaje z niej tylko kupa meteorytów. Co zabawne, tą kupę meteorytów możemy potem w ramach czystego dowcipu poskładać, używając Planeta Reconstruction. Planet Construction. Co jest takim śmiesznym pomysłem, rozwalać planety i odbudowywać. Ale zwykle się to już nie opłaca. Jeżeli niszczymy planety, to po prostu zostaje pas martwej Ziemi. Plus pamiętajcie, żeby, to jest bardzo ważne, żeby zbudować... Dajcie mi to, żeby zbudować Planet Construction, musisz mieć w systemie jakąś swoją planetę. Planet Construction, jednostka do konstrukcji planet, nie ma hipernapędu. Nie może latać między systemami. Więc bardzo łatwo może dojść do sytuacji, jeżeli gracze nie są ostrożni, bądź są trochę za bardzo... Jak się mówi w polsku trigger happy? Za bardzo chętnie ciskać na spust? Może powstać po prostu pas martwych gwiazd, czy to tylko stacje paliwowe, a okręty lecą przez pół galaktyki w pełnej martwych gwiazd, tylko po to, żeby się nawzajem bić. No i force fieldy. Tarcze klasy pierwszej są beznadziejne. Nie zabroni nikomu ich brać, po prostu uważam sobie, że są beznadziejne. Jak każda tarcza regeneruje się 30% naturę, absorbują 5 razy rozmiar statku w obrażeniach i każda taka jest o jeden obrażeń niwelowany. ECM Jammer. Co, czekajcie, gdzie muzyczka mi zniknęła? Czekajcie, będzie. Wiecie, zaraz wrzucimy nową grę. Powinno być... Potrzebuję muzyczki, no. Co, poczekajcie momencik. No, od razu lepiej. Tak, kontynuuj. A może w ogóle przytajmy. Mam to autosave'a włączonego, przejmę autosave'a, może będzie ta poprzednia mapka, nie, już jest ta, no nieważne. Tak w środku galaktyki jest fajnie blisko do Oriona i w ogóle, ale trzeba uważać, żeby nie dać się okrążyć. No, a chyba o tym już wspominałem, ale jeżeli nie, to chyba dość logiczne, że będąc tak, jesteśmy narażeni na atak z każdej strony. Dużo bardziej wolę zaczynać w jednym z rogów. Force fieldy. Tarcze klasy pierwsze, jak już mówiłem, osobiście powiem, że są dość słabe, ale to jest kwestia też gustu. ECM Jammer. Biorąc pod uwagę, że na początku gry prawie każdy używa rakiet, bezcenne.
Dopóki wróg nie zminiaturyzuje rakiet tak, żeby mieć ECCM, mamy 70% szans na uniknięcie rakiet. Plus minus, bo to się oczywiście modyfikuje jeszcze o szybkość i rozmiar statku. O mass driverze mówiłem już dość dużo, więc nie będę się powtarzał. Kwestia wyboru. Jest trochę droższy w sumie. Wrócimy chyba trochę drożej na nim. Bo tak, fizyka kosztuje na pierwszy 50 i beam 150, czyli 200, a tu 250, żeby mieć mass drivera. Te 50 punktów na początku gry ma znaczenie. Zawsze jest kilka tur wolniej. Drugi poziom. Teraz mówię, że force field jest jeden z droższych dealing tutaj. Plus 10 do walki naziemnej. Broń, która jest super, bo zdaje 1-4 obrażeń na klasę w statku, ale jest zapada ekstremalnie słaba. Kompletnie bezużyteczna, niezależnie od rozmiaru wrogiego statku. No i inertial stabilizer, który daje plus 50 do obrony. Tak naprawdę jest to... I spławia koszty za obracanie się. Tak naprawdę spławienie kosztów obracania się jest bardzo miłe. Pozwala nam mieć broń tylko z frontu, co oszczędza miejsce, tym powiem jeszcze przy konstrukcji statków. Natomiast... Tak naprawdę jest on odpowiednikiem battle scannera, który daje plus 50% do ataku. Chyba każdy wie, że inertial stabilizer. Tak samo jak w drzewku power, dość oczywistym wyborem jest augmented engines. Aczkolwiek jak wszyscy pamiętają, to dodam, że miałem ostatnią sytuację, kiedy przez to, że nie miałem tutaj żadnego napędu, a nie chciał mi się pracować nad napędem jonowym, wróg miał taką przewagę szybkości, że zalał moje imperium, mimo że miałem dwa razy większą flotę. To było strasznie poniżające doświadczenie. Oj tak, trzeci poziom jest straszny. Jest to jeden z tych trudniejszych wyborów w grze. Tarcze trójki są dobre na ten poziom, naprawdę. Każdy atak ignoruje 3 punkty obrażeń, co jest już dobre w przypadku broni. W tym momencie, z czego będą strzelać? Z mass driverów, które walą po 6 obrażeń, spławiają damage, a heavy mounting jest bardzo nieopłacalny. Oczywiście w tym momencie każdy używa już mass driverów na heavy mouncie, ale wciąż. Jest to o 1/3 obrażeń mniej zadajesz, plus jeszcze musisz przebić je przez tarczę. I nawet kiedy przebijesz się przez tarczę, która pochłania 15 razy rozmiar statku, czyli 60 w przypadku battle cruisera, to taka tarcza powstrzymuje 10 strzałów z mass drivera. I potem jeszcze każdy kolejny w cały czas jest zmniejszany. Planetary Radiation Shield. To, że zmniejsza obrażenia przeciw planecie jest fajne, ale nie aż takie jak w jedynce, gdzie tarcza było być albo nie być. Tutaj zbyt szybko dochodzimy do broni, które są w stanie się przez planetę przebić, nawet jeżeli nie, to zwykłe bomby są w stanie zrobić tej krzywdę. Aczkolwiek daje to planecie niezniszczalność, z tą uwagą, że ciągle możemy ją najechać, albo zniszczyć w walce naziemnej, albo możemy po prostu nieszczęście ciebie zagłodzić. Jeżeli mamy jakiś system obrony naziemnej, Radiation Shield, jesteśmy odporni w early game na takie, ciągle można nas zagłodzić. A jeżeli to jest planeta rolnicza, którą otacza wróg, to ona nie może utrzymywać reszty Imperium, więc w early game nie jest to bardzo przydatne. Najważniejsze jest to, Radiated become, Climate becomes barren. Czyli możemy, planety radioaktywne stają się barren, czyli tylko po prostu lekko nieprzyjemne. Obniżają się koszty utrzymywania i tak dalej, są bonusy różne, ale głównie chodzi o to, że można je terraformować. To jest największy bonus tej tarczy. Jeszcze mi daje naprawdę ogromną różnicę, że mamy 3 planety zapromieniowane koło siebie. Warp Dissipator. Nikt nie może uciekać z walki. Przerażające, prawda? Myślę, że konsekwencje taktyczne łatwo sobie wyobrazić. Wszystkie bombing run, wszystkie hit and run taktyki, czyli przyleci i ucieknie, stają się bezwartościowe. Czwarty poziom. Też dość paskudny, bo albo my tarczę ten plus 20 do... no... walki naziemnej, zobaczcie, do walki naziemnej, to jest bardzo dobra. To jest ogromny bonus plus 20, chyba największy w grze. Stealth Field, który powoduje, że nasze jednostki są niewidzialne na mapie, ale wciąż to widoczne na normalnej mapie potyczki, a teraz wróg nie widzi ich ruchów. Co ma dużo zalet, ale jest też zajmuje dużo miejsca, jest drogi, osłabia naszą flotę, tak naprawdę mamy mniej i bojowych sprzętów. No i można go wykorzystać oczywiście. No i plus 10 do szpiegowania. Też dość trudne wybory. Potem robić tylko lepiej. Lightning Field, 50% szans na zniszczenie wszelkiego rodzaju rakiet, torpyd i myśliwców, jeżeli ktoś w tym momencie gry jeszcze ich używa, znaczy się. Pulsar, który aktualnie robi to samo, czyli też niszczy rakiety bardzo skutecznie, plus jeszcze zdaje obrażenia okolicznym statkom. Bardziej zabije nas niż wrogów, ma krótki zasięg, więc powiedzmy, że ma średnią przydatność. I to sobie, że chyba każdy, Warp Interdictor.
Wszyscy wrogowie dwóch parsekach ruszają się parsek natury, czyli efektywnie wróg leci do każdej naszej kolonii, niezależnie jak blisko będzie taka, bo nie była dwie tury do dłużej. Jeżeli mamy jump gate i warp interdictor, możemy mieć bardzo wolny napęd, tak wróg nie zdąży do nas dolecieć na czas. I wtedy moglibyście tak naprawdę stąd trzymać całą tą linię planet, tutaj 3, 4, 5, 6, 7, 8, całą tą linię planet tutaj moglibyśmy trzymać, 9 jest. Te 9 planet wokół nas moglibyśmy trzymać z Nazinu, Nazin, naszej głównej planety, lecz wróg nie byłby w stanie do niej dolecieć tak szybciej niż my stąd tutaj. Nawet do najdalszej gwiazdy byliśmy w stanie dolecieć szybciej niż wróg, mając jump gate, który nam cina szybkość. Genialne po prostu. Plus nie ma tu żadnej czarnej dziury, to jest tylko mgławica malutka, więc mgławica. Tak, to jest tylko... Nie jest to przeszkoda w locie, więc mogę się spokojnie dotrzeć wszędzie. Bezsenna rzecz. No i oczywiście o Gauss Kanonie już mówiłem. Lepszy ECM Jammer. Miła rzecz. Ale jest tylko 30 punktów procentowych lepsza, z 70 do 100. Kosztuje dużo. Nikt jej nie bierze chyba. Tak naprawdę zawsze jest ten sam wybór. Gauss Kanon, czy naprawdę zarąbiste tarcze. 25 razy statek, czyli 100 w przypadku Battle Cruisera. Nie Cruisera, Boże, Battleshipa. Cruisery są mniejsze. W przypadku Cruisera to byłby 75. I 5 punktów obrażeń natury znika. 30% natury regeneracji też nie jest nigdy nie jest problemem. Trzy zabawne rzeczy. Żadna z nich nie jest mocna, ale wszystkie są zabawne. Cloaking Device. Jesteśmy niewidzialni na mapie galaktyki, tutaj. I dopóki nie strzelimy na polu bitwy, mamy plus 80 do obrony przed dymami, plus 50 do obrony przed rakietami. Czyli efektywnie w pierwszej turze wróg mam dużo mniej szans nam cokolwiek zrobić. Miła rzecz, muszę powiedzieć, że ja mam niską inicjatywę w walce, zwłaszcza jest miła. Czyli słabsze silniki, nie mamy augmentu drive'ów i całej reszty. Hard shieldy są słabe, bo tylko tak naprawdę trzy dodatkowe wstrzymałości zajmują dużo miejsca, te trzy punkty dużo nie dają. Wróg nie może używać transporterów, nawet jeżeli tarcze opadły. No to nie jest specjalnie mocne, bo transporterów rzadko się używa tak naprawdę. Znaczy, jeżeli ktoś się używa, to będzie to niego przykra niespodzianka. A Nebula to chyba specjalne wydarzenie w grze, którego jeszcze nigdy nie miałem. Kompletnie pamiętam, co to chodziło. Natomiast chyba to jest bardzo, powiedziałbym, kontra. To jest kontra naprawdę. To nie jest użyteczne samo w sobie, to jest kontra. Jeżeli wróg ma dużo broni zadającej mało obrażenia i wiemy, że chwilowo, że najlepszy nie wynajdzie i tarcze trójki nie wystarczają, bierzemy hard shieldy i mamy, gdy nasze tarcze pochłaniają 6 obrażeń. I lekka broń tam niewiele robi. Wróg używa broni, która jest shield piercing. Fazory. Świetnie. Już nie. Wróg używa masy jej transporterów. Już nie. A człowiek hard shieldy jest trochę za słabe według mnie. No i stasis field. Każdy statek, który trafiamy w ten statek i to ma zasięg 3 półkratek, jest bardzo miłe. Nie może strzelać, nie może przeładowywać broni, cloakować się, ani atakować, jest zamrożone w czasie. Możemy tak trzymać wrogi okręt bardzo długo i to jest tyle przydatne, że kilka moich okrętów, na przykład 4 małe okręty ze Stasis Fielda i mogą zatrzymać 4 battleshipy wroga. Tutaj są tak naprawdę 3 w miarę wybory, znaczy tak. Flux Shield nie jest fajny, chyba że cały czas nie mieliśmy Radiation Shield, co jest możliwe, wtedy możemy to zrobić. Wide Area Jammer daje plus 30 do całej floty, znaczy plus 30 do jednego statku i 70 do całej floty. Zapadaj wystarczy jeden okręt, żeby tutaj całą flotę utrzymać. Człowiek jest słabszy, bo tylko 70 niż Multiway PCM Jammer. Ale tylko jeden okręt musi go mieć. Aczkolwiek jak już mówiłem, na tym etapie nikt nie używa rakiet, a torpedy są uśmiechu warte. No i tarcze siódemki. 35 razy rozmiar statku, 7 punktów obrażeń, zarąbiście twarde. Tak naprawdę to jest straszne, co się dzieje na wyższych polach force fieldów. To jest chyba najczęściej się dociera do wysokiego poziomu właśnie force fieldów. Nie zależy, że te bardzo mi były drogie. Chyba, że ktoś woli w fizykę iść. Każda broń ma 30, poza oczywiście gwiazdą śmierci, czyli ostatnią bronią z drzewka fizyki. Ma 30% szans na chybienie, niezależnie od wszystkiego innego. Najpierw po prostu rzucamy kostką. Mamy 30% szans na to, że chybimy. Kostką na przykład stuścienną, tak są takie kostki stuścienne. Rzucamy kością stuścienną, na wyniku od 1 do 30 nic się nie dzieje. Okej, potem dopiero bawimy się z wszystkimi innymi czynnikami. Inertial Nullifier zastępuje
poprzedni nullifier ruchu, gdzie ja go miałem. Inertial Stabilizer. Tak samo Inertial Nullifier. Zero. Koszty obrotu statku wynoszą 0, z tego możesz się obracać jak baletnica bez żadnych problemów. Może tańczyć po mapie tak naprawdę. I plus 100 do obrony. Stop Space Teleportem, możemy się teleportować. To jest bardzo miłe, jeżeli chcemy na przykład podlecieć i zbombardować wrogowi planetę. Można robić tym bardzo fajne taktyczne rozgrywki. Wymaga to dość skomplikowanych bazowych taktycznych i jest bardzo sytuacyjne, ale może być bardzo przykre dla wroga. I oczywiście najlepsza tarcza, która jest naprawdę super, ale niestety na tym poziomie gry 20 punktów tarczy jest bardzo miłych, ale większość rzeczy jednak się przez nie przebije. Nawet Mauler Device, jeżeli o tym mowa o fizyce. A człowiek już disruptory się nie przebiło, bo strzelanie na planetę jest połowia damage i potem barier się daje kolejne 20, czyli na przykład disruptor nie ma szans tu nic zrobić, ale każda lepsza broń już tak. To jest chyba disruptor, czy disruptor ma przypadkiem heavy mounting, a wiecie, aż sam zerknę. Nigdy nie używałem tak naprawdę tych broni na większą skalę, więc... Heavy mount, więc disruptor na heavy mountie lekko zrani planetę, tylko lekko. Ale to i tak jest niezbyt opłacalne. Phasing cloak. Jesteś niewidzialny, kiedy zaczynasz mopę. Kiedy zaczynasz potyczkę. Działa po 10 turach, przestaje działać jak normalny cloaking device. To jest miły na przykład do bombing granów na planety. Możesz atakować planety, bombardować, a potem znikać. No, chyba że przeciwnik dysponuje... Nie chcę nic badać, zobaczcie. Chciałem pokazać, że przeciwnik, jeżeli przeciwnik dysponuje... A, bo jest na samej górze, już mnie na górę przerzuciła, zastanawiając, dlaczego nie mogę na górę iść, klikam sobie. Jeżeli wrog dysponuje Warp Dissipatorem i nie możemy uciec, to taktyka połowie straty tylko kręcików, ale zawsze zdołają wcześniej zbombardować, wtedy bomby mają sens. No i tarcze dziesiątki, 50 razy rozmiar statku, czyli 200 dla Battleshipa, jeżeli jeszcze używacie w tym momencie, nie używacie Titanów, co jest wbrew pozorom możliwe. I 10 punktów obrażeń, co nawet w przypadku disruptorów jest porządka. Człowiek już maulery się z tego dość śmieją, nie ma co ukrywać. No ale tarcza nigdy nie zaszkodzi. A potem ewentualne miniaturyzacje. Dobrze. W takim razie w ten sposób chyba rozwiązaliśmy kwestię technologii do końca. Zerkam na zegarek, już chyba trochę zaczynam przekraczać czas, więc ja się z wami... I tak to podzielę dwa odcinki, już to widzę. Moją gadaninę. Mój z wami Alang 2 to była technologia w grze Master of Orion 2, a ja pokażę wam... W następnym odcinku pokażę wam, jak robić pierwsze tury gry. Tak już trochę dokładniej, jak przedzierać ludzi, przykładowo jako technologia rozwijam jakimi rasami. I jak to wszystko wygląda, także jak przygotować statki na wojnę. Do zobaczenia w następnym odcinku!